jest dużo lepsze samopoczucie, wiara w siebie, że jest możliwość zrobienia więcej niż do tej pory wydawało się, że mogę przed tymi zabiegami. Kiedy miałem problemy z wejściem po schodach, kiedy miałem problemy z przejściem 150 metrów bez odpoczynku, to już wczoraj po pierwszym zabiegu przeszedłem 150 metrów bez odpoczynku i to już jest różnica odczuwalna dla mnie. Tak, dla kogoś, kto nie ma takich problemów, przejście 150 metrów jest żadną sprawą. W Pana przypadku to sukces. Wejście po schodach tutaj do nas, 15 schodów za pierwszym razem. Pan przez pół godziny dochodził do siebie. Widać, że teraz też Pan troszkę sapie, bo bił Pan rekord trzymania ręki i nogi. A mimo to po takim wysiłku, no, kilkanaście minut Pan sobie siedział. Oddech jest, można powiedzieć, uregulowany. Tak, jest dużo lepiej. To jest są rzeczy, które od razu są odczuwalne. I no, widać po tych zabiegach, że jest jakiś postęp przynajmniej na tym etapie, czyli oddychania, mniejszego zmęczenia, co było bardzo uciążliwe, czyli szybka męczliwość, duża częstotliwość oddechów. W tej chwili, mimo że odpoczywałem tak samo jak wczoraj, czy kiedyś, teraz jest dużo, dużo lepiej. Jest to odczuwalne i zauważalne. Słyszy Pani te szumy nadal w tym jednym uchu? W tym mniejsze, ale były do tej pory. Były. Mniejsze po założeniu igły Pani słyszy? Nie, teraz to chyba wcale nie słyszę. Czyli zniknęły szumy, tak? Nie wiem, bo... Szumy zniknęły. Nie, pukam. Szumy teraz tak, zniknęły. Teraz, no. No to wyjmijcie igły. To ucho, patrzcie, jakie jest czerwonitkie, elegancko. Mm-hmm. No, on razu spór położył. Czuję się lepiej. Na czym to lepiej polega? Na tym polega, że no, mogę spojrzeć w sufit na przykład. A nie mogła Pani? A nie mogła. Mogę się schylić do podłogi i wstaję i jest do wannie, nie ma. Jak długo miała Pani te zaburzenia, że mogła Pani do góry zmienić? Trzy lata. Jeden zabieg i... Tak. On uśmiechnięta Pan jest. No tak, no nie wiem, czy to będzie dalej, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. To dlaczego ma nie być? Pani Marianno, niech Pani powie, co się zmieniło w ciągu tych dwóch tygodni? No się zmieniło, że ustąpiły zawroty głowy. Chodzę prosto. Nie chwieję się, nie chodzę wężykiem. Zmieniło się, że mogę robić przysiady. Start na jednej nodze, na drugiej nodze pojedynczo. Na lewą, na prawą, a kiedyś to było niemożliwe. Mogę robić pompki nawet. Samopoczucie mam bardzo dobre, bo to wszystko tak szybko poszło, że naprawdę jest fajnie. No, staję na jednej nodze. Na drugą. Przysiad. A teraz? Muszę odpocząć trochę. Na twarzy, na wysiłku.
Ile było? Nie wiemy, ile było, ale to po prostu piękne. Co pani pokazała? Dodajmy, że pani Marianna ma ponad 70 lat.